Siemanko, tutaj Pablo. Dzisiaj materiał pogadankowy, znowu, ale nie o psychologii, a o zbieraniu danych, zarządzaniu pozycją i najczęstszych błędach, jakie podczas tego występują. Jakie zauważam u początkujących traderów, którzy już są bardziej świadomi, mają gdzieś tam zebrane dane, mają gdzieś swój trading plan, trzymają się go, ale kombinują i ostatecznie rozpierdalają wszystko w drobny mak i cała metoda idzie się jebać w bardzo prosty sposób i przez bardzo prosty błąd. Mianowicie brak optymalizacji danych w długim terminie, tylko optymalizacja danych pod krótki termin i pod to, co aktualnie robi wykres. Co mam na myśli? Jeśli mamy tradera A, nazwijmy go sobie Kajetan, albo Kajtek, żeby się szybciej mówiły. Mówiło. Kajtek. Kajtek jest traderem A. Kajtek ustawia break-even po osiągnięciu risk-reward ratio zawsze na poziomie 1 do 1. Co się dzieje? Kajtek zajmuje 5 tradeów. I 5 pozycji osiąga 1 do 1, po czym on ustawia break-even. Zawsze robi to po osiągnięciu risk-reward ratio 1 do 1. Zawsze ustawia wtedy break-even. Co się dzieje? Cena rusza, osiąga 1 do 1, Kajtek przestawia się break-even. Cena wraca, wybija mu w break-even i idzie na 1 do 5. Kajtek po jednym tradzie się denerwuje, drugim, trzecim, czwartym, piątym, wychodzi z siebie i co mówi? Kurde, muszę zmienić, bez sensu jest ustawiać ten break-even. Po osiągnięciu 1 do 1. Co robi Kajtek? Wyrzuca break-even totalnie z metody. Teraz cena po osiągnięciu risk-reward ratio 1 do 1 zawraca i wybija mu stop lossa. Kajtek jest zły, że nie ustawił break-evenu. Jak temu zaradzić? Jak zaradzić tej, że tak powiem, gonitwie myśli, temu zgubieniu w tym wszystkim, skoro raz tak, raz tak. Bardzo prosty sposób. Jeśli zrobiłeś backtesting, zoptymalizowałeś te dane, że warto ten break-even ustawiać. W długim terminie zoptymalizować te dane pod długi termin, nie pod krótki, pod kilka dni, tylko pod kilka lat. Do tego się trzymaj. Nieważne, ile razy dostaniesz ten break-even i pójdą w twoim kierunku. Trzymaj się tego jak przykazań Bożych, po prostu. Optymalizacja danych pod długi termin to jest klucz do sukcesu. Pamiętaj, będą sytuacje na rynku, w którym ustawisz się w break-even, wybiją cię i pójdą w swoim kierunku. Okej, okay, to jest w porządku. Zrobić wszystko dobrze. Nie masz nic sobie do zarzucenia. Pamiętaj o tym, jeśli jesteś w trakcie rozwijania swojej metody, w trakcie zbierania swoich danych. Jest to niesamowicie ważne, żeby nie wpadać w tą pułapkę, bo jeśli to zmienisz, to zatoczysz koło śmierci tradingowej, czyli będziesz się kręcił wokół braku wyników i cały czas będzie to wyglądało w taki sposób. Będziesz taką sprężynką, która robi ciągle to samo i zastanawia się, czemu nie ma efektów. Jest to właśnie brak optymalizacji pod długi termin, tylko pod krótki termin. Pamiętaj, że zawsze znajdujesz się w innej fazie rynku. Jeśli dajmy na to, pokażę Ci teraz indeks dolara. Jeśli przehandlowałeś na rynku, wszystko to, co przehandlowałeś na rynku, to jest ten okres czasu, to popatrz sobie, że on całkowicie jest inny niż czas, kiedy indeks dolara jest w fazie mocnej inicjacji w górę. Także pamiętaj właśnie o optymalizacji danych w długim terminie, bo to, co się dzieje aktualnie, wcale może nie mieć przełożenia w długim terminie na to, że Twoja decyzja o zmienieniu danej zasady w swojej metodzie będzie odpowiednia. Pamiętaj o tym, jako trader, nie popełniaj tego błędu. Pamiętaj, zawsze spokojna głowa, racjonalne wyciąganie wniosków, nie za szybkie, tak jak w życiu. Wszystko dokładnie przemyśl, sprawdź, zbacktestuj i dopiero podejmuj jakiekolwiek decyzje o najmniejszej zmianie w swojej metodzie. Zawsze zmiany w metodzie powinny być stopniowe i jedne. Jeśli robisz zmianę w metodzie, to zawsze rób jedną zmianę. Nigdy więcej. Dlaczego? Bo jeśli zrobisz trzy zmiany w metodzie i metoda się popsuje, czyli spadnie skuteczność, spadnie, dajmy na to, RR i skuteczność jednocześnie, to ty nie wiesz, która zmiana spowodowała ten cały spadek. Lub poprawę, jeśli pójdzie dobrze, ok? Także zawsze, jeśli wprowadzamy zmianę w metodzie, to zawsze jedną i dopiero sprawdzamy, ok? Nigdy więcej niż jedna. Ze względu na to, że ostatecznie nie będziesz wiedział, co działa, tak? Także pamiętaj o tym i naprawdę zwróć na to uwagę, bo widzę to bardzo, bardzo często, że dużo początkujących traderów już bardziej świadomych właśnie popełnia ten błąd i kręci się przez to w kółko. Także co? Pozdrawiam serdecznie, mówi dla Was Pablo. I słyszymy się w przeglądzie rynków, bo na Bitcoinie dość ciekawie, mimo że strefy nie zaliczył, ale spodziewam się ruchu w górę. Taki sneak peek. Pozdrawiam.